No, przypomnieć właściwie, że Łącznik Zielonogórski powstał tylko i wyłącznie w momencie połączenia miasta z gminą. To połączenie powstało. Oczywiście to był bardzo, bardzo trudny proces i taka gazeta wtedy w mojej opinii zdawała egzamin. Natomiast w chwili obecnej ta gazeta nie została ani zawieszona, ani nie zostały też pomniejszone strony. Tak jak tutaj było już wspomniane wcześniej, zostały powiększone, powiększona została ilość stron oraz kwota. I ta kwota, chciałem dodać, idzie też z naszych podatków, ponieważ jest to gazeta bezpłatna, także wszyscy ją otrzymują za darmo z naszych podatków, czyli my je opłacamy. A wielokrotnie starając się o to, żeby na przykład wyremontować ulicę, bo pisałem wielokrotnie do miasta, czy też pomagałem innym osobom pisać pisma, za każdym razem otrzymywałem informację, że proszę znaleźć źródło finansowania. Więc tutaj w tym wypadku też chcielibyśmy, żeby miasto znalazło źródło finansowania nie z naszych podatków.